opinia, którą przyjęliśmy wczoraj pana Kuna, jest opinią, która w pewnym sensie uzupełnia opinie dotyczące niebieskiej ekonomii i niebieskiego wzrostu, które miałem przyjemność przygotowywać. Przede wszystkim jest elementem, który podkreśla i uzupełnia informacje odnośnie zabezpieczenia mórz i oceanów, które są ogromnym potencjałem dla wzrostu Unii Europejskiej. Dlatego też elementy, które również w mojej opinii wymienialiśmy, czyli dbanie o to, aby potencjał mórz był dobrze wykorzystany, a jednocześnie, aby ten potencjał nie był kradziony, tylko w sposób zrównoważony wykorzystywany, tutaj znalazło swoje duże rozwinięcie, uzasadnienie. Jeśli chodzi o uzupełnienie tego, co ja bym jeszcze dodał, czy podkreślił, jeśli chodzi o zabezpieczenie mórz i oceanów, to pojawiająca się kwestia także w mojej opinii usunięcia pozostałości po II wojnie światowej, elementów, które mogą zagrażać potencjałowi mórz i oceanów, które mogą potencjalnie unieszkodliwione zagrozić przyszłym pokoleniom, jak również przede wszystkim rybom i innym żyjącym stworzeniom w oceanie. Wydaje mi się, że potencjał niebieskiego wzrostu i zróżnicowanie tego potencjału w ten sposób, aby nie koncentrować tylko na rybołówstwie, ale na wszystkich innych elementach, które są związane z morzem i które są potencjalnie z morza, mogą być pozyskane do rozwoju Unii, czyli niebieska energia, czyli chociażby wykorzystanie innych organizmów morskich, potencjał energetyczny, fal, czy chociażby także turystyka zrównoważona. To wszystko to, co daje morze i co może być wykorzystane w sposób zrównoważony,